bardziej w sumie sprawnej formule, czyli stacjonarnej. I z tego się chyba wszyscy cieszymy. To w sensie taką fizyczną na sesję już chyba dość długo trwa. Bardzo serdecznie wszystkich Państwa radnych witam. Brakuje tam jednej osoby. Witam pana pracowników urzędu, pana Sarasa, panią skarbnik, pana wójta, pracowników biura rady, panią Marię Rost i Jacka Rybowskiego. Naszego redaktora, pana Piotra Kulikowskiego. Komory zapisują, także widzę, że oczekiwaliśmy. Chyba są to nie wiem, czy tak. Przechodzę do stwierdzenia kworum. Na stan 21 radnych, obecnych jest 20 radnych. Jest osiągnięty. Punkt pierwszy. Punkt drugi, przepraszam. Przyjęcie porządku obrad. Czy są propozycje zmian do porządku obrad? Proszę o zgłaszanie, o ile taką są. Skoro nie ma, przejdziemy teraz do przegłosowania proponowanego porządku. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o głosowanie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie. Punkt kolejny, przyjęcie protokołu z 28 sesji Rady Gminy Polski. Czy są uwagi do protokołu? Skoro nie, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Protokół 28 sesji Rady Gminy Puck podjęto jednogłośnie. Punkt 4. Sprawozdanie z działalności wójta w okresie między sesjami. Bardzo proszę pana wójta na mównicę. Wydano zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności postępowań w restrukturyzacji.
uzupełniające kryterium dane pod uwagę oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, podstawowych i publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021-2022. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej Sejmu w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2021 roku. Zarządzenie w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego Gminy dla potrzeb Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku. Zarządzenie w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Główna 2021, która wynosi 9,1336 hektara. Zarządzenie w sprawie dofinansowania zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których programem prowadzącym jest gmina Główna na rok 2021 i wydano zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu OPEP na realizację zadań publicznych w 2001 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wyniki te są ogłoszone na naszej stronie BIP. Dano zarządzenie w sprawie potwierdzenia docelowej organizacji ruchu na miejscowości Swarzewo, ulica Polna. Podpisano umowę. 13 stycznia została zawarta umowa w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą usługa zarządzania projektem pod nazwą kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu łódzkiego w obiegu senioralnym i opiekunów. Finansowanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 6, integracja działania 6.2 usługi społeczne z wykonawcą MK Kasper Marcin Kasperczyk Reda za kwotę 599 605 zł. Dnia 21 stycznia została zawarta umowa w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na remont kondycji dróg lądowych na terenie gminy Puck w podziale na dwie części. Część pierwsza dla dróg Jemego Boleśnie Wodowato-Wodowatówko Starzyno-Sarzyński Dróg Radoszewo-Berlinia i część druga Mieruszyno-Strzelno-Łebrz Gnieżdżewo-Swarzewo-Połczyno Zdrada Górcewo-Cyrbogo z wykonawcą usługi transportowe remont dróg kacyziemne Władysław Ruszewski Klinki Krakowa za kwotę brutto. Część pierwsza 356 847 zł, część druga 363 409 zł. Dnia 22 stycznia gmina Puck podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego umowę o dofinansowaniu budowy ulicy Machowskiej w Starzynie. Jest to odcinek o długości 633 metry. Bieżące, na którym powstanie zarówno droga na wierzchni asfaltowej, część chodników będzie z kanalizacją burzową oraz z wybudowanym nowym wodociągiem. Inwestycja ta dofinansowana będzie z programu rozwoju obszarów wiejskich. W ramach programu gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 836 654 zł, całkowita wartość inwestycji 1 532 600. 2 lutego dokonano wyboru oferty na korzystniejszej w postępowaniu zawodowym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą budowa sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości Leśniewo i Słabutowo w podziale na dwa zadania. Zadanie pierwsze, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Leśniewie, etap drugi. Przedsiębiorstwo inżynieryjne Drewo Katowagińska spółka Polszewo za cenę 8 228 700 zł. Zadanie drugie, budowa sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości Słabutowo za 2K Marszal. ZWK Marszał, spółka z Krakowa, cena 2 675 938 zł. Złożono dwa wnioski w ramach naboru zgłoszonego przez prezesa Rady Ministrów w ramach funduszy przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach
których funkcjonowały zlikwidowane państwowe gospodarstwa gospodarki rolnej. Pierwszy wniosek dotyczy przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Rykowie Górnej. Wnioskowana kwota to jest 3 miliony złotych. Drugi wniosek dotyczy budowy świetlicy miejskiej w Starzyńskim Gorze, wnioskowana kwota 1 zł. Trwają przygotowania do Narodowego Powszechnego Spisu Ludności, który rozpoczyna się 1 kwietnia bieżącego roku. W dniu 1 lutego ruszył nabór na rachmistrzów spisowych, który potrwa do 9 lutego. Powołano gminne biura spisowe oraz przygotowano w urzędzie gminy miejsce do samospisu dla mieszkańców. Cztery organizacje pozarządowe z gminy Puszczyk uzyskały dofinansowanie w ramach lokalnej strategii rozwoju północy kaszubskiej lokalnej grupy rybackiej. Celem szczegółowym w strategii jest poprawa atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej poprzez rozwój oferty czasu wolnego oraz rozwijanie innowacyjnej oferty turystycznej w oparciu o kulturowe bogactwo obszaru. W ramach naboru 51/2020 dotyczącego przedsięwzięcia 131 rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej kultury, w tym funkcjonowania funkcjach turystycznych, wnioski złożyło 8 organizacji z powiatu puckiego. Na pierwszym miejscu za najwyższą liczbę punktów znalazła się Ochotnicza Straż Pożarna Mieroszyno, który dotyczy zagospodarowania terenu Mieroszynie poprzez budowę placu Zapad oraz integracyjnej siłowni zewnętrznej. Dofinansowanie, jakie zostało, OSP to 99 tysięcy złotych, całkowita wartość inwestycji 160 725 zł. Na drugim miejscu znalazło się Stowarzyszenie Razem dla Rzeźszczewa. Wniosek dotyczy budowy Sky Parku w Rzeźszczewie. Wysokość dofinansowania, jak pozyskała organizacja, to jest 130 tysięcy złotych, a całkowita wartość inwestycji wynosi 164 794 zł. Dofinansowanie uzyskało także Stowarzyszenie My i Nasze Celowo, które uzyskało 123 970 zł na budowę placu rekreacji oraz strefy fitness. Całkowita wartość zadania 130 905 zł. Kolejna organizacja, która otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania Skype Kołczyno, Skype Kołczyno, stworzenia ogólnodostępnego Skype Parku na terenie wokół Kołczyna, jest Ochotnicza Straż Pożarna w Kołczynie. Uzyskała ona dofinansowanie w kwocie 88 420 zł na zadanie o całkowitej wartości 93 420 zł. Zostały rozstrzygnięte otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Konkurs podzielony został na 13 zadań w zakresie sportu, turystyki, kultury, ekologii i ochrony zdrowia. Na zadanie została przeznaczona kwota 378 tysięcy zł. W konkursie złożono 68 ofert, z czego 6 zostało odrzuconych ze względów formalnych. Oferty zostały złożone na ogólną kwotę 698 364 zł, natomiast kwota przyznana 368 tysięcy. Szczegółowy wykaz oferty został złożony i kwota dotacji, jaka zostanie przyznana, znajduje się w zarządzeniu nr 29/21 Wójta Gminy Puck z dnia 29 stycznia 2021 roku. Zarządzenie zostało zamieszczone na stronie WIB gminy w zakładce organizacji pozarządowej. Firma Budrym Rybak, spółka ZOO z Ludzina, zgłosiła zakończenie roku przebudowy i rozbudowy szkoły w Łebczu. Trwa proces odbiorowy. 13 stycznia odbyło się nadzwyczajne posiedzenie wspólników międzygminnego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji EKOWI, spółka ZOO. Podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na 2021, uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju inwestycji na 2021-2023. Uchwała w sprawie zatwierdzenia wniosku spółki o zatwierdzenie taryf na 2021-2024 dowód polskich. 29 stycznia bieżącego roku odbyło się zgromadzenie Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej. Będę do uchwały sobie wyboru przewodniczącego na 2021, wyboru zastępcy przewodniczącego, wnioski, wysokość interminy wkład składek członkowskich na 2021, wieloletniej prognozy finansowej na 2021-2024 i uchwalenie budżetu na 2021. Podpisano porozumienie w sprawie przekazania infrastruktury turystycznej zrealizowanej w
sponsor uważana turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatów przyrody Beka. Pomiędzy Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gminą Płucka, Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków z siedzibą Marka. W ramach realizacji projektu staranie partnerów projektu, to jest Fundacja Sokopu, doszło do zbudowania na gruncie gminy infrastruktury turystycznej. Ogrodzenia, płatki obserwacyjne, mostki nad rowami, parking rowerowy, tablice, znaki informacyjne oraz wieża widokowa. Wartość infrastruktury to 2 094 835 zł. Strony zgodnie ustaliły, że infrastruktura turystyczna zostaje przekazana na mocy tego porozumienia gminie przez fundację, a gmina przekazuje infrastrukturę techniczną do Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków do używania celem wykorzystania zgodnie z projektem. Akty notarialne stworzą pani odpłatne na wiecie ciało 73/12, powierzchni 12 metrów przy ulicy chyba Skośnej, to jest łączkowe nieodpłatne na wiecie działu 178/32 za cenę 2000 droga, cenę wykupiono za 4766 zł. Oddano użytkowanie płetczów, cel mowy, wieloszynie, rekowie i rekowie górne. Tam macie Państwo szczegóły zapisane. Oświata. W dniu 18 stycznia bieżącego roku wtedy zimowy uczniowie klas 1 przyszły do samochodów. Powrócili do nauki w szkole. Przed rozpoczęciem zajęć wykonano testy na obecność wirusa COVID-19 u 101 chętnych nauczycieli. To jest 55% zatrudnionych w tej grupie nauczycieli. Wynik pozytywny stwierdzono u 3 nauczycieli, którzy w dalszej kolejności poddani zostali izolacji. Przedszkola i oddziały przedszkolne zajęcia takie dotąd odbywają się stacjonarnie. Nauczanie zdalne dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych wydłużono do 14 lutego bieżącego roku. Zmieniono przepisy dotyczące nauki zdalnej na terenie szkoły. Dyrektor szkoły ma obowiązek zorganizować zajęcia w szkole lub umożliwić szkołę naukę zdalną na terenie szkoły uczniom, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i techniki kształcenia na odległość. Dla uczniów klas 4-8, którzy nie mają możliwości nauki zdalnej w miejscach zamieszkania, dyrektor szkoły będzie mógł umożliwić tym uczniom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia w odległości kształcenia na odległość na terenie szkoły. Również dyrektor szkoły będzie mógł organizować w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ośmioklasisty. Jeszcze taka informacja z wczoraj. Dnia 1 lutego została podpisana aneks do umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, umożliwiający przeprowadzenie w bieżącym roku zbiórki odpadów z produkcji rolnej, to jest poli rolniczej, siatki i sznurka oraz rozpomijania balotów, opakowań po nawozach, bagi, zastrzeżeniem tego, że odpady te nie będą pomieszane z zabrudzonymi innymi odpadami. Gmina planuje zebrać 72 tony tego typu odpadów. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska dofinansował tę zbiórkę w kwocie 500 zł do każdej tony. Zebrano dwie oferty na potencjalnych wykonawców tego zadania. Jest to Puska Gospodarka Komunalna i PTU Puskoja. Puska Gospodarka zadała ofertę w wysokości 1242 zł za tonę, Skoja 1100 zł. Pozostałą kwotę do tej wysokości musi dopłacić rolnik, który jest zainteresowany pozbyciem się tej folii, sznurków i wszystkiego, co związane jest z przechowywaniem piszonek i nawozów i innych rzeczy. W przypadku, gdyby w dniu 1 marca nie udało się zebrać całych 72 ton, planujemy ewentualnie drugi termin zbiórki w drugiej części marca. Ta podstawowa zbiórka planowana jest na 1 marca i dostaną rolnicy powiadomienia, że w tym dniu mogą przywieźć do pewnie to będzie Skojan, bo dał
korzysta ofertę i do 70 ton tych odpadów będzie zebrane. Dziękuję. Dziękuję panie wójcie. Czy są pytania do sprawozdania? Proszę pan radny Józef Kusiąkowski. Panie wójcie, zauważyłem, że nie ma umowy zawartej na prowadzenie remontu na wyjściu dróg gruntowych na terenie Czołęcka do Zimno. Na pewno jest to pomyłka. Cała gmina była objęta zamówieniem. Dziękuję. Przepraszam. Czy są jeszcze jakieś pytania do sprawozdania przedstawionego przez pana burmistrza? Jeżeli nie ma, to bardzo dziękujemy panu burmistrzowi. I przejdziemy teraz do przegłosowania. Proszę państwa, radni jest za przyjęciem sprawozdania. Proszę o głosowanie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Zatem sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Przechodzimy teraz do kolejnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WF. Minę Puc, tutaj te zmiany zostały na ostatnim posiedzeniu komisji przez panią skarbnik szczegółowość omówione. Niemniej jednak nastąpiły jeszcze dwie bodaj zmiany, także bardzo proszę panią skarbnik o przedstawienie. Rada Gminy Puc uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 171 38 825,57 groszy w związku ze zwiększeniem o 5 125 571,68 groszy, w tym 1 dochody bieżące 155 011 681,18 groszy. Punkt 2. Dochody majątkowe 12 027 144,39 groszy z
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Paragraf 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 198 081 534,29 zł w związku ze zwiększeniem o 6 328 280,40 zł, w tym punkt pierwszy. Wydatki bieżące 159 390 073 zł, na które składają się a. wydatki na wynagrodzenia i składki, od nich naliczane 53 685 194,20 zł. B. wydatki związane z realizacją statutowych zadań 44 490 845,14 zł. C. dotacje na zadania bieżące 11 265 000 zł. D. świadczenia na rzecz osób fizycznych 45 215 864 zł. E. wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 72 000 zł. F. obsługa długu 900 000 zł. G. wydatki na programy finansowane z udziału środków Unii Europejskiej 3 761 214,66 zł. Punkt drugi. Wydatki majątkowe 38 691 460,29 zł, na które składają się a. wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 17 380 252,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Paragraf 3. Punkt pierwszy. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 27 042 708,72 zł, które zostanie pokryte przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 14 260 000 zł oraz wolnych środków w kwocie 12 782 708,72 zł. Punkt drugi. Ustala się przychody budżetu w wysokości 32 782 708,72 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 5 740 000, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Paragraf 4. Dokonuje się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. Paragraf 5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. Paragraf 6. Dokonuje się zmian w planie kwot dotacji zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. Paragraf 7. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. Paragraf 8. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Puck. Paragraf 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kolejny. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gminnej położonej w obrębie geodezyjnym na swoim terenie. Czy są pytania do projektu? Bardzo proszę o czytanie. Uchwała Rady Gminy Puck z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gminnej położonych w obrębie Wody Zmiany Słoniny na podstawie odpowiednich przepisów
czy uchwała podjęcia nie podjęcia. Uchwała Rady Gminy Buzy z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w obrębie geodezyjnym Łeb czy gmina Puck. Na podstawie odpowiednich przepisów Rada Gminy Puck uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych stanowiących działki numer 370/1 o powierzchni 50 m2, 370/2 o powierzchni 223 m2, 370/3 o powierzchni 425 m2, 370/4 o powierzchni 651 m2, 370/5 o powierzchni 360 m2, 370/6 o powierzchni 409 m2, 370/7 o powierzchni 567 m2, 370/8 o powierzchni 284 m2, 370/9 o powierzchni 283 m2, 370/10 o powierzchni 288 m2, 370/11 o powierzchni 285 m2, 370/12 o powierzchni 282 m2, 370/13 o powierzchni 349 m2. Wszystkie położone w obrębie geodezyjnym Łeb, karta mapy 4, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, 4 Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer GD2W30169931/4. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Puck. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, proszę Państwa, jak o ile nam wiadomo, co było przedstawione na komisjach wyżej wymienione działki, jest napisane w dniu dzisiejszym, gdyż nie poprzedzają zabudowy. A co nam wiadomo, istnieje tam infrastruktura wodociągowa. Chciałbym, żeby to było ujęte. Dziękuję. Nie bójcie. Sprostowanie. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o głosowanie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zatem uchwałę podjęto jednogłośnie. Punkt kolejny, 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki opłaty za odpady zagospodarowania odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Ten punkt właściwie bardzo szeroko omówiliśmy na posiedzeniu, ostatnim posiedzeniu komisji. I osiągnęliśmy również wspólny właściwie punkt
który został absolutnie w 100% zawarty w projekcie. Czy są jeszcze uwagi do tego projektu? Proszę Panie Radny. Domownicy Ciuś. Zużycie jest mierzalne. Także ta kwestia jest również
rozstrzygnięta. Czy chciałby pan jeszcze wójt, pan wójt jeszcze coś dodać? Proszę. Musi się opierać teraz też na
wzajemnym zaufaniu. Natomiast my wszyscy patrzymy na to i widzimy, jeżeli widzimy jakieś nieprawidłowości, to bardzo prosiłbym o zgłaszanie. Dalej będziemy stosować metodę nieodbierania od tych, którzy nie będą płacić. No trudno. Może kiedyś to dotrze do ludzi, że one i tak nie można im płacić. Na dzisiaj sobie kazałem przygotować taką analizę, co mnie jeszcze bardziej przekonuje do tego, że od ilości wody jest to jedyna sprawiedliwa metoda. W ubiegłym roku z deklaracje o zwiększonej ilości śmieci w związku z wydaniem i turystami zgłosiło w niebie 20 gospodarstw domowych. Pokazuje to, będę tutaj akurat może złośliwy, jest, pokazuje, że nie ma dla kogo robić infrastruktury turystycznej, ma stopnia wiedza. Ale wiemy, że wygląda to inaczej. W związku z tym mam nadzieję, że w końcu przyjmiemy to, co może być uczciwie zwrócone. Skończyliśmy jakieś pytania? Jeszcze w kwestii tego, czy te osoby, które będą występować o tą indywidualną decyzję, czy wtedy to właśnie będzie opierać się o 3 metry? Jeszcze nie wiem, jaka będzie analiza. Będzie to prawdopodobnie oparte na sytuacji szczególnej, nie ma ich dużo. Tutaj akurat te 300 metrów, co niektórzy mieli też po 100 metrów, znam takie osoby. I to na pewno nie było zużycie poprzez mieszkańców, tylko że zużyte do innych celów. Na pewno zastosujemy i w ramach interpretacji jak najbardziej sprawiedliwą kluczową metodę. Dziękuję Panie Wójcie. Proszę Pan Radny, ale proszę o podejście do mównicy. Która wnioskowała o to, żeby spojrzeć na zmniejszoną ilość osób w przypadku
cały rok 2021 naliczany, a osoby w tym roku mieszkają, osoby w tym roku mieszkają 3. Także znowu te, przez cały rok, który ma być przejściowy, rozumiem, że niektórych rzeczy się nie uda ująć, ale można było tutaj wyliczyć średnią i policzyć faktycznie, jeżeli nie możemy zrobić rozliczenia rzeczywistego, to chociaż uśrednić to, żeby faktycznie wyszło dla tych ludzi od tego zużycia, które faktycznie mają w tym roku. Jeszcze jedna rzecz, która mnie niepokoi, to o czym mówi wójt, że w przyszłym roku 2022, 2021 roku zrobił przejściowym, rolnicy będą mogli korzystać z rolników na produkcję gospodarczą. Ja się oczywiście z tym zgadzam, że rolnicy to jest troszeczkę inna grupa społeczna, że na pewno tam jest dużo inne zużycie wody i nie do środków tylko bytowych i tam na pewno trzeba ich taką formę udostępnić. Natomiast niepokoi mnie to, że reszta mieszkańców ma być rozliczana z licznika głównego, nie mając możliwości podlicznika. Jedno mam tylko pytanie, czy w tym wypadku mieszkańców powinniśmy przekonywać, czy mają zakładać podliczniki, czy nie. To wszystko, dziękuję bardzo. Dobrze, dobrze, dziękuję panie radny. Ja pozwolę sobie, z panem nie zgodzić w kwestii, że mieszkańcy jakby są całkowicie tą propozycją, którą zamierzamy przyjąć, zaskoczeni, bowiem na tych zebraniach miejskich, które odbywały się w ubiegłym roku, na tych, których ja miałem okazję być, właściwie na wszystkich była kwestia odpadów poruszana i kwestia naliczania opłat i już wtedy informowaliśmy, że zamierzamy wejść w system właśnie pobierania tych opłat w zależności od zużycia wody. Ta nasza propozycja, ona się właściwie spotykała z aprobatą większości. Były tam pewne kwestie sporne. Pewnie też to, co pan poruszył, że nie do końca jest to właściwie może fair, nie wiem jak to nazwać, to, że naliczamy to w stosunku do poprzedniego roku. Niemniej jednak ta ilość wody, która tam była zużyta, jest składnikiem jakby tego ilorazu. Czyli jeżeli mieszkańcy nawet by wiedzieli, że tak w 100% wiedzieliby, że ta opłata będzie pobierana od tego, co ja oczywiście zakładam, że w większości wiedzieli, no to nawet gdyby próbowali to jakby w jakiś sposób dooszczędzać, no to i tak by nie wpłynęło to na stawkę. Nie wpłynęłoby to na stawkę. Może nie na stawkę, może by wpłynęło, ale nie na koszt w tym gospodarstwie danym. Dobrze, proszę panu teraz. Ja tylko chciałbym uzupełnić, że zakładanie podliczników ma sens, ponieważ ci wszyscy, którzy są podłączeni do kanalizacji, automatycznie nie płacą za wodę zużytą do podlewania jako ściek. To ma sens i logikiem, bo tak będzie no, płacili i tu podłużnie, i tu pewnie za. To ma sens i będziemy dalej montować podliczniki, jeżeli się zgłosi mieszkańców. Dobrze, jeżeli pewnie wszystkich tutaj wątpliwości i tak nie rozstrzygniemy, ja myślę, że w najlepszy sposób właściwie sprawdzenia skuteczności tej metody to będzie go zwyczajne przetestowanie. Musimy od czegoś zacząć i tak uparcie uważam, że jest to najlepsza droga do tego, żeby ten system maksymalnie usprawnić i żeby ten system przede wszystkim był możliwie sprawiedliwy i oddający stan faktyczny, które ma miejsce w poszczególnych gospodarstwach domowych. Proszę pan radny. Panie przewodniczący, ja chciałem tylko zaznaczyć, że na komisji była informacja o tym, że w przypadku, jeżeli zmniejsza się ilość osób pod danym adresem, że może dokonać korekty w urzędzie gminy. I to pani kierownik bardzo wyraźnie akcentowała, że w każdej chwili można korekty dokonać i wtedy są inne naliczenia. Tak, dziękuję. Panie radny, dokładnie było tak, że... W roku 2020.
Proszę pana, pan radny Jan. Ja powiem może tak krótko na moim przykładzie. Jest nas 6 osób w domu i płaciliśmy 30 zł od osoby, to było 180 zł, a teraz po obliczeniu zbędu wody to będziemy płacili 156 zł. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Na pewno tym projektem, który mamy przygotowany i na który będziemy głosowali, zaspokoiliśmy albo uspokoiliśmy tę grupę mieszkańców, która była właśnie zaniepokojona tym, że będziemy naliczali to od ogólnie zużytej wody. I to założenie, czyli od zaszczytu licznika głównego z pominięciem podlicznika, czyli tej wody bezpowrotnie jakby zużytej, większość właśnie ludzi uspokaja. Z tego też wynika ciąg wyższa stawka oczywiście, ale i tak jakby to jest kompromis do zaakceptowania. Dziękuję. Przejdziemy teraz do głosowania. Przepraszam, do czytania projektu. Uchwała Rady Gminy z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienie w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym, kompostującym bioodpady zamawiające odpady komunalne w kompostu przydomowym. Na podstawie odpowiednich przepisów Rada Gminy Puck uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w oparciu o ilość brudnej wody z danej nieruchomości. Paragraf 2. Na terenie gminy Puck opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi ilość zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki określone w paragrafie 3. Paragraf 3. Punkt 1. Ustala się stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 12 zł za 1,3 zużytej wody z danej nieruchomości. Punkt 2. Ustala się stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 36 zł za 1,3 zużytej wody z danej nieruchomości. Paragraf 4. Punkt 1. Zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym kompostującym bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie z części opłaty określonej w paragrafie 3 ustęp 1 wynosi 3 zł za 1,3 zużytej wody z danej nieruchomości. Punkt 2. Uwzględniając zwolnienie, o którym mowa w paragrafie 4 ustęp 1, ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 9 zł za 1,3 zużytej wody z danej nieruchomości, jeżeli bioodpady są kompostowane w kompostowniku przydomowym. Paragraf 5. Punkt 1. Podstawą wyliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku bieżącym jest średnia miesięczna ilość zużytej wody za okres od 1 stycznia do 31 grudnia wyciągnięta ze zużycia wody w roku poprzednim. Ilość zużytej wody z danej nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego. Do ilości zużytej wody nie nalicza się bowiem zużytej wody ustalonej na podstawie wskazań zainstalowanego dodatkowego wodomierza zarealizowanego przez operatora sieci wodociągowej. Ilość zużytej wody na potrzeby ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się w oparciu o dokument potwierdzający ilość zużytej wody za rok poprzedni, wydany przez operatora sieci wodociągowej. Punkt 3. W przypadku nieruchomości zamieszkałych, w których nie można ustalić ilości zużytej wody w oparciu o wskazanie wodomierza, brak opomiarowania, brak podłączenia się do sieci wodociągowej, własne mięcie wody oraz w przypadku zmiany właściciela nieruchomości, opłata ustala się na podstawie przeciętnych norm zużycia wody na jednego mieszkańca ustalonych w obowiązującym rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. Na terenie gminy Puck przyjmuje się 3 metry sześcienne wody miesięcznie na każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość wskazującego w deklaracji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Punkt 4. W przypadku nieruchomości nowo zamieszkałej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się na podstawie przeciętnych norm zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym
zagospodarowanie podanych numer paragraf 6. Wykonanie uchwały podlega się wójtowi gminy. Paragraf 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i obowiązuje od 1 kwietnia 2021 roku. Paragraf 8. Traci moc uchwały nr 23/68 Rady Gminy Puck z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 20/24/20 Rady Gminy Puck z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyłonienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującym i odpady stanowiące odpady komunalne kompostujące użytkowane. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję za tę uchwałę podjętą większością głosów. Czyli głosowanie przeciw. Punkt 10. Czy są właściwe, jest tutaj analogicznie do tego 9. Jest właściwie kontynuacja. Także od razu przejdziemy do procedowania tej uchwały. Uchwała Rady Gminy Puck z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie odpowiednich przepisów Rada Gminy Puck uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwała określa termin częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszone przez właścicieli nieruchomości, na której znajdują się mieszkańcy. Zamieszkują. Paragraf drugi, punkt pierwszy. Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Puck zobowiązani są do wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie miesięcznym z góry w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, w którym powstało zobowiązanie zastrzeżeniem ustępu drugiego. Punkt drugi. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc styczeń należy wnieść w terminie do 15 lutego danego roku. Punkt trzeci. Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa odrębna uchwała Rady Gminy Puck. Paragraf 3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania na wskazany rachunek bankowy Gminy Puck albo gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu Gminy Puck lub w drodze inkasa u inkasentów wyznaczonych odrębną uchwałą Rady Gminy Puck. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Puck. Paragraf 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i obowiązuje od 1 kwietnia 2021 roku. Paragraf 6. Traci moc uchwała nr 24/149/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję za tę uchwałę podjętą większością głosów. Przy jednym głosie przeciw. Punkt kolejny. W sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybów składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Czy są uwagi w tym punkcie? Skoro nie ma, proszę o odczytanie tego.
właściciela nieruchomości na warunki tego składania deklaracji o nowym środku komunikacji elektronicznej. Na podstawie odpowiednich przepisów Rada Gminy Puck uchwała następuje paragraf pierwszy. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Wzór deklaracji stanowi załącznik niniejszej uchwały. Paragraf 2. Do deklaracji, o której mowa w paragrafie pierwszym, należy dołączyć dokument zaświadczenie potwierdzający ilość użytej wody z danej nieruchomości za rok poprzedni, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia, wydany przez operatora sieci wodociągowej. Paragraf 3. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w paragrafie pierwszym, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Puck w terminie. Punkt pierwszy. 14 dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości opłatów komunalnych. Punkt drugi. Do 10 dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danej będącej podstawą ustalania wysokości należących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Paragraf 4. Deklaracja wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w paragrafie pierwszym. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć do wójta gminy Puck z siedzibą Urzędu Gminy Puck przy ulicy 10 lutego 2984 100 Puck w jeden z określonych poniżej sposobów. Pierwszy, w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Puck. Drugi, w formie papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego. Trzeci, za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez elektroniczną platformę usług administracji publicznej EPUAP przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej, przy czym deklaracja składana w formie elektronicznej winna być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 roku o ustawach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. To jest dziennik urzędowy z dnia 2019 roku, pozycja 182 z późniejszymi zmianami, był podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. To jest dziennik urzędowy z dnia 2019 roku, pozycja 700 z późniejszymi zmianami. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się gruntowi gminy Puck. Paragraf 6. Uchwała podlega Urzędzie Gminy Urzędowi Wysokopolskiego i obejmuje, obowiązuje od 1 kwietnia 2021 roku. Paragraf 7. Traci moc uchwała nr 20/25/20 Rady Gminy Puck z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie ustawienia wzoru deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i tryb składania deklaracji za pośrednictwem za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o głosowanie. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję za ten bardzo. Ja zatem poproszę o czytanie. Uchwała Rady Gminy Puck z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia statutu Instytucji Kultury pod nazwą Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck. Na podstawie odpowiednich przepisów Rada Gminy Puck uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się statut Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc uchwały
numer 13/126/03 Rady Gminy Pucyk z dnia 6 listopada 2003 roku w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Przeciwpożarowej Gminy Pucyk i utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Pucyk oraz ustalenia jej statutu. Numer 13/122/11 Rady Gminy Pucyk z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w statucie instytucji kultury pod nazwą Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Pucyk. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Pucyk. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o głosowanie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję za tę uchwałę podjętą jednogłośnie. Teraz ogłoszę krótko 10-minutową przerwę. I wiesz, ja byłem zdziwiony. Thank you.
Przechodzimy teraz do końcowych punktów sprawozdania z pracy Rady, pracy Komisji. Ja odczytam tutaj pokrótce taką notatkę, informację. Z działalności Rady Gminy Pruszcz w 2020 roku odbyło się 12 sesji, w tym 4 nadzwyczajne. Jedna wyjazdowa i 5 w trybie zdalnym. Wyjazdowa to była ta w Oklewnicy, co byliśmy wtedy na jednej pokoju. W sesjach uczestniczyli wójt, sekretarz skarbu gminy, radca prawny oraz osoby, które były związane z tematem sesji. Tematyka sesji wynikała z planu pracy Rady Gminy na bieżących potrzeb wymagających rozpatrzenia na forum Rady Gminy. Na sesjach podjęto 135 uchwał, z czego 39 objętych było nadzorem Rio Gdańsku, 96 objętych było nadzorem Wojewody Pomorskiego, 41 podlegało publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, 14 przekazano do Urzędu Statystycznego w Słupsku. Obrady sesji Rady Gminy były jawne. Informacje o terminach sesji i ich tematach były publikowane na stronie WIP Gminy Pruszcz w systemie Rada. Radni zgłosili 14 interpelacji, które dotyczyły bieżącego funkcjonowania oraz stanu infrastruktury technicznej i społecznej w poszczególnych miejscowościach. Na interpelacje odpowiedzi udzielał wójt w formie pisemnej. Interpelacje i odpowiedzi są publikowane na stronie WIP w systemie Rady. Sesje odbywały się przeciętnie co miesiąc. Średnia frekwencja udziału radnych na sesji wynosiła niespełna 99%. Teraz ja poproszę, przejdziemy do kolejnego punktu. Poproszę przewodniczących komisji o sprawozdanie z prac poszczególnych komisji i potem przegłosujemy plany prac komisji. Bardzo proszę. Proszę pana Sławka Itkowielka, przewodniczącego komisji rewizyjnej. Wnioski i petycje, które wpłynęły do komisji, zostały rozpatrzone
Dziękuję. Teraz proszę przewodniczącego Komisji Budżetowej Rozwoju Inwestycji pana radnego Józefa Białka. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Wójcie. Sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki za rok 2020. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w składzie przewodniczącego Krajewskiego Przewodniczący, Wiceprzewodniczący Aleksandra Hanna, członek Krajowej Rady Członków. Zrealizowała Pan pracę na 2020. Przesłuchałem wszystkie posiedzenia Komisji Oświaty, Rady, jak również posiedzenia Gwiazdowe, na ten rok. W 2020 roku z uwagi na panujące praca komisji odbyła się w oparciu o plan przyjęty i zatwierdzony na referendum przez sesję Rady Gminy 2020 roku. Ponadto Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki wspólnie z pozostałymi komisjami Rady Gminy uchwaliła budżet oraz propozycję podatków na rok 2021. Zapoznała się z działalnością Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, sytuacji obywatelowej rynku pracy, stanie rolnictwa i ochrony środowiska na terenie gminy Puck. Członkowie komisji uczestniczyli w wypadkach zorganizowanych w placówkach kultury oświaty, jak i wyraźnie do pewnego rodzaju zbytka szkodowanych w ramach gminy Puck. Zachowają nałożone obostrzeń związanych z COVID-19. Członkowie komisji indywidualnie zapoznawali się z zagadnieniami z zakresu pracy komisji podejmowanych do problematu bieżącej działalności. Wszystkim członkom Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki podziękowali za merytoryczne i rzeczowe podejście do omawianej sprawy. Dziękuję. Teraz poproszę przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pana radnego Jana Bowiem. W 2000 roku odbyło 4 posiedzenia, w tym jeden.
Komisja pracowała w szczególnych warunkach związanych z pandemią koronawirusa. Posiedzenia odbywały się w miarę możliwości zgodnie z opracowanym planem pracy zatwierdzonym na sesji Rady Gminy Puck w dniu 6 lutego 2020 roku. Głównym punktem posiedzeń komisji było opiniowanie materiałów przygotowanych na poszczególne sesje Rady Gminy Puck. W trakcie odbytych posiedzeń komisja zapoznała się m.in. z informacjami o stanie rolnictwa w Gminie Puck, o stanie ochrony środowiska oraz informacją dotyczącą funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Puck. Komisja zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej gminy Puck na lata 2020-2026. A także projekt budżetu gminy Puck na rok 2020. Komisja również szczegółowo analizowała i opiniowała projekty uchwał, które były proponowane do wprowadzenia do porządku obrad na poszczególne sesje Rady Gminy. Podpisy komisji. Dziękuję. Teraz poproszę przewodniczącego komisji do spraw samorządu i bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej pana radnego Józefa Kurskiego. Przewodniczący, Szanowni Radni. Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Puck na 2021
Konfederacja Gospodarstwa Emerytowych Pracy, Konfederacja Gospodarstwa Marzec, prowadzenie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2020, prowadzenie interesów zadań w zakresie wspierania rodziny w roku 2020, kontrola wydatków w kilku kategoriach w roku 2020 w kwietniu, analiza działalności Ośrodka Kultury i Sportu oraz zamierzenia na sen odejdzie w kwestii obowiązkowa w maju. Zatwierdzenie raportu o stanie gminy w roku 2020, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawowania związkowego wraz z rozwiązaniem wymiaru budżetu w roku 2020, rozpatrzenie opinii regionalnej i obronkowej dotyczącej sprawozdania finansowego w roku 2020, przygotowanie wniosku w sprawie wydarzenia centralnego budowania gminy w roku, czyli informacja o stanie gminy komunalnego, gminy w sprawie wakacyjnych, informacja o realizacji budżetu gminy w roku za pierwszym roku, wrzesień, informacja o stanie realizacji zadań inwestycyjnych, ocena stopnia realizacji zadań inwestycyjnych, kontrola gospodarki zadaniami komunalnymi w gminie Głód, listopad, ustalenie stawek podatku i opłat lokalnych na rok 2022, grudzień, uchwalenie budżetu na rok 2020, plan pracy Rady Gminy Głód na rok 2022. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pan radny Maciej. Panie przewodniczący, panie wójcie, wysoka rada. Plan pracy komisji w sprawie wniosków i petycji na 2021 rok. Styczeń. Zatwierdzenie planu pracy komisji na 2021 rok. Rozpatrywanie skarg na działalność wójta, rozpatrywanie wpływających do rady wniosków i petycji, przygotowywanie uzasadnień dotyczących rozpatrywania skarg petycji, współpraca z właściwymi komisjami rady. Luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, rozpatrywanie skarg na działalność wójta, rozpatrywanie wpływających do rady wniosków i petycji, przygotowywanie uzasadnień dotyczących rozpatrywania skarg petycji, współpraca z właściwymi komisjami rady. Lipiec, przerwa wakacyjna. Sierpień, wrzesień, październik, listopad, rozpatrywanie skarg na działalność wójta, rozpatrywanie wpływających do rady wniosków i petycji, przygotowywanie uzasadnień dotyczących rozpatrywania skarg petycji, współpraca z właściwymi komisjami rady. Grudzień, rozpatrywanie skarg na działalność wójta, rozpatrywanie wpływających do rady wniosków i petycji, przygotowywanie uzasadnień dotyczących rozpatrywania skarg petycji, współpraca z właściwymi komisjami rady, sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności komisji, zaopiniowanie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2022 rok. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji działa doraźnie i nie można w związku z tym zaplanować szczegółowych ilości posiedzeń. Posiedzenia komisji będą się odbywać na napływu skarg i wniosków i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Podpis przewodniczącego komisji. Dziękuję i na zdrowie. Dziękuję. Proszę pan radny Józef. Plan pracy Komisji Budżetowej Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego na 2021 rok. Komisja będzie brała udział we wszystkich spotkaniach i posiedzeniach wspólnej komisji działającej przy Radzie Gminy, wyłonionych przed każdą sesją w celu omówienia dokumentów przygotowywanych na nadchodzącą sesję oraz na tych komisjach są rozpatrywane sprawy mieszkańców z terenu. Pewnym utrudnieniem naszych spotkań jest obecnie panujące dynamika. Plan pracy komisji w poszczególnych miesiącach. Styczeń. Sporządzenie planu pracy komisji na 2020 rok. Luty. Omówienie planu inwestycji gminnych na 2021 rok. Marzec. Omówienie pracy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki na 2021 rok. Kwiecień. Spotkanie z dyrektorem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Omówienie działalności bieżącej. Maj. Wyjazdowe posiedzenie Komisji Inwestycji Gminy. Czerwiec. Przedyskutowanie realizacji planu rzeczowo-finansowego za rok 2020 i udzielenie absolutorium wójtowi gminy Kłódzkiej. Lipiec. Przerwa wakacyjna. Sierpień. Omówienie budżetu gminy na pierwsze półrocze 2021 roku. Wrzesień. Tematy rolnictwo i ochrona środowiska. Październik. Temat
Stan wykonania inwestycji na 2021 rok. Listopad. Ustalenie stałych podatków i opłat lokalnych. Grudzień. Omówienie projektu budżetu gminy na rok 2022, który przedstawi wójt gminy. Dziękuję. Podpisy komisji. Dziękuję. Proszę pan radny Przemek Kępiński. Thank you.
rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez mieszkańców. Marzec, spotkanie z inspektorem do spraw pożarnictwa. Wiecie, spotkanie z dzielnicowymi i omówienie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy. Maja, omówienie i utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy przed sezonem letnim. Czerwiec, ocena jednostek OSP z udziałem inspektora do spraw pożarnictwa. Lipiec, przerwa wakacyjna. Sierpień, omówienie wykonania budżetu dla jednostek OSP za pierwsze półrocze 2001 roku. Zapoznanie się z realizacją budżetu gminy za pierwsze półrocze 2021 roku. Wrzesień. Analizę. Ocena stanu nawierzchni oznakowania ścieżek rowerowych na terenie gminy. Październik. Zapoznanie się z realizacją zadań oświatowych na rok 2020-2021. Wyjazd w teren i omówienie wykonanych remontów inwestycyjnych w jednostkach OSP. Listopad, omówienie stawu podatku na rok 2020. Grudzień, omówienie projektu budżetu na rok 2020. Wysokości, dziękuję. Dziękuję. Teraz przejdziemy do głosowania na przedstawionymi panami z komisji bieżący rok. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionych planów pracy komisji? Proszę o głosowanie. Proszę pan Wójt. Panie Przewodniczący, bez względu chciałbym się podzielić treścią pisma, które wpłynęło do Urzędu Gminy. Dotyczy wypowiedzenia umowy z 7 stycznia 2015 roku. Dotyczy rozliczeń za przesyłanie ścieków z gminy Płuc z wykorzystaniem urządzeń kanalizacji sanitarnych położonych na terenie miasta Płuc. Niniejsza Płucka Gospodarka Komunalna Spółka ZOO wypowiada umowę zawartą z gminą Płuc w dniu 7 stycznia 2015 roku dotyczącą rozliczeń za przesyłanie ścieków z gminy Płuc z wykorzystaniem urządzeń kanalizacji sanitarnych położonych na terenie miasta Płucka stanowiących własność spółki z zachowaniem okresu wypowiedzenenia, który upłynie 30 kwietnia 2021 roku. Przede wszystkim chodzi tutaj o treści, które wcześniej wpłynęły, o podniesienie praktycznie o 100% wysokości opłaty za przepływ ścieków przez kanalizację miasta Płucka. Ścieki, które płyną z terenu gminy Płuc, nie mają innego wyboru, jak muszą przepłynąć przez miasto, żeby dostać się do przepokowni głównej przy ulicy 10 Lutego, stanowiącej własność spółki wodno-ściekowej Swarzewo. Także nie mamy innej drogi przesyłu ścieków do oczyszczalni Swarzewo. To jest zarówno jak z tej strony od Połczyna, jak i tutaj od strony Rzeliszczewa. Zaskakująca i zadziwiająca jest sama treść tego pisma i wysokość oczekiwanego podniesienia. My oczekujemy, wysłaliśmy pismo i oczekujemy,
bo miasta gospodarka uważa, że powinniśmy w równej części uczestniczyć w kosztach utrzymania i eksploatacji całej kanalizacji miasta Puc. No jest to oczywiście nieporozumienie. Też, to już mówiłem Państwu, że Pucka gospodarka podniosła nam opłatę z tytułu trzech klatek, które były na terenie Puckiej gospodarki za to, że tam przechowywaliśmy te psy, robimy to zaszczepienia i kwarantanny z 190 zł na 2000 miesięcznie. W związku z tym wypowiedzieliśmy tę umowę i te klatki zostają przeniesione w inne miejsce za praktycznie zerową stawkę. Ja tutaj chciałbym panu Januszowi Staszkę podziękować, że przyjął nasze klatki i nie wnosi. Być może tam trzeba będzie jakieś drobne grosze za to zapłacić, ale nie 2000 miesięcznie. Jakie są w tej chwili ponosimy rocznie, za rok ubiegły, mogę powiedzieć, to było 80 groszy za metr sześcienny przepływalnych ścieków, to jest 314 377 zł. I oczywiście w tej umowie jest zapisane, że stawka rewaloryzowana jest o inflację. Także nie jest tak, że ona nie jest zmienna. Natomiast to, co się oczekuje, to jest zbyt wiele i to by nie niosło prawie 650 tysięcy złotych. To się ma troszeczkę nijak do idei głoszonych przez naszą koleżankę, która i w Senacie, i na MOL-u, i wszędzie mówi o współpracy, o wzajemnym szacunku, o uwzględnieniu najwyższej wartości, to są mieszkańcy. Także też nie było możliwości jeszcze porozmawiać na ten temat z panią burmistrz, bo pani burmistrz jest stuprocentowym właścicielem spółki komunalnej. Ale mam nadzieję, że po tym piśmie, które wczoraj wystosowaliśmy, uzyskamy odpowiednie uzasadnienie i państwu przy najbliższej okazji przedstawię, jak te sprawy wyglądają. Też nie mamy co się obawiać, że miasto Puck zamknie nam przepływ. Takich sytuacji jest praktycznie niemożliwa i niedopuszczalna. Regulują to inne przepisy prawa, które nie dopuszczają takiej możliwości. Natomiast my nie zalegamy ani grosza, jeżeli chodzi o przepływ i realizację naszych umów, które są dla nas obowiązujące. Także troszeczkę ubolewam nad samą formą, która nas spotyka ze strony jako właściciela miasta Pucka. Chociażby mówię, głupie psiaki z 1190 na 2000, no, trzeba mieć ogromną wyobraźnię. To tyle w tym temacie. Dziękuję panie wójcie. Ja myślę, że to mam nadzieję, że pani burmistrz ostatecznie odstąpi od swoich zamiarów podniesienia nam opłaty przesyłowej. Wyrażamy chyba wszyscy, bo to wiązałoby się jednoznacznie z wzrostem kosztów odprowadzania tych ścieków z terenu gminy do oczyszczalni w Smarzewie. A wzrost kosztów zawsze powoduje podwyżki stawek, co jest bardzo trudne do zaakceptowania przez kogokolwiek. Także mam nadzieję, że te pertraktacje zakończą się z absolutnym sukcesem. I te iteracje, oczywiste zresztą racje, zostaną przez panią burmistrz uwzględnione. Bardzo dziękuję panu, że proszę pan radny na rękę. Ale panie radny, proszę tutaj. Jak to się będzie fizycznie odbywało? Dziękuję.
Dziękuję, że pan Wójcik pytał, że pan Wójcik pan odpowie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, organizacja zmiany ruchu organizacji na ulicy Polnej związana jest z oddaniem wyrzutowania OSP i muszą być odpowiednie oznakowania, a znak może powstać, postawiony może być tylko, jeżeli został przyjęty i zaakceptowany przez wszystkie instytucje, które muszą się wypowiedzieć co do organizacji. Jeżeli chodzi o Kocham Bałtyk, nie byłem tam już chyba co najmniej rok czasu. Nie wiem, co tam się dzieje, ale coś się tam dzieje. Wiem, że od 1 maja w związku z wypowiedzeniem przez dotychczasowych właścicieli, gdzie jest przedszkole, jest przygotowywany Kocham Bałtyk do obsługi przedszkola i żłobka. I też jest zamiar wykupienia tego obiektu, przynajmniej z tego, co do mnie doszło, że chcą wykupić ten obiekt, no ale jest jedna rzecz, że muszą wykupić obiekt z poniesionymi nakładami. I w tej chwili została zlecona wycena i czekamy na tą wycenę. Przedstawimy ją i Państwu oczywiście do zaakceptowania w celu podjęcia uchwały o sprzedaży. Bo obiektów dla publicznych w miejscowości Swarzewo mamy wystarczającą ilość, także jeszcze jeden obiekt publiczny prowadzony przez gminę myślę, że jest zbędny. Trzecie dotyczyło wody. Znaczy tak, będzie, chcielibyśmy, żeby to było jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców. Generalnie zasada jest taka, że każdy musi wystąpić do operatora o zaświadczenie o rocznym zużyciu wody i to jest niezbędne do wypełnienia deklaracji. Tam, gdzie będziemy mogli pomóc, tam pomożemy poprzez to, że wodomistrzowie, którzy pracują dla nas i też pracują dla ekopiku, będą prawdopodobnie nam pomagać i powiadamiać mieszkańców o zużyciu wody za rok ubiegły. No bo gdyby mieli wszyscy przyjść do gminy i do instytucji, no to jest określony wysiłek. Teraz po podjęciu uchwały rozpoczniemy akcję promocyjną nowego systemu zbierania, przekazywania informacji do mieszkańców, co należy zrobić, jak należy zrobić i jakie są konsekwencje tego systemu. Także przed nami jest czas powiadomienia mieszkańców o zaistniałej sytuacji. Może już zmienić się pytanie odnośnie tego drugiego pytania o Bałtyk. Czy jest zamiar gminy sprzedaży całej tej działki, na której jest budynek zlokalizowany Kocham Bałtyk, bo ma 7000 metrów, czy będziemy wydzielać? Bo przypomnę, że część tej działki jest przeznaczona obecnie pod parking dla cmentarza. Też trwają prace geodezyjne w ograniczonym zakresie, nie naruszając parkingu i dużej części pozostałej działki, a więc chyba około 6000 metrów, dotyczących tylko i wyłącznie funkcjonowania przedszkola i tego obiektu z dojazdami dróg, nie wchodząc tu w ogóle w parking przy cmentarzu. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania do pana wójta? Tak, proszę pan radny. Wójcie, ja mam takie pytanie, czy Urząd Gminy otrzymał jakąkolwiek informację od rządu na temat ewentualnego szczepienia nauczycieli? Czy jest jakiś harmonogram tych szczepień, czy jakaś taka po prostu oficjalna informacja przypadła? Jeżeli chodzi o informacje dla samorządu wójta, nie otrzymałem żadnej informacji. Dziękuję. Czy jeszcze pytanie do pana wójta? Nie ma do pana pytań. Bardzo dziękuję. Rozumiem, że innych spraw, których wymagałyby uwagi pana rzecznika, też nie ma. Zatem dziękuję bardzo wszystkim państwu radnym za uwagę. Sesja była
uważam dobra i potrzebna w tym strybie stacjonarnym. Zamykam na 25 sesji Rady Gminy.